dzisiejszym wydaniu Kroniki. Minister edukacji Anna Zalewska z wizytą w drugim liceum ogólnokształcącym w Końskich. Wystawa fotografii uczniów i absolwentów Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli w Koneckiej Bibliotece. Trzy razy kolor to tytuł kolejnej wystawy w klubie osiedlowym KSM-ek. Kilka dni temu w drugim liceum ogólnokształcącym gościła minister edukacji Anna Zalewska. Z panią minister do szkoły zawitali także wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek i kurator oświaty Kazimierz Mądzik. Wizyta odbyła się na własną prośbę pani minister, która chciała zapoznać się z nauczycielem i uczniami uczestniczącymi w zajęciach koła matematycznego. Uczniowie tej szkoły pod kierunkiem nauczyciela Pawła Dziuby odnoszą od lat sukcesy w olimpiadach matematycznych w kraju i za granicą. W roku ubiegłym syn nauczyciela, Maciej Dziuba, zdobył brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Rio de Janeiro w Brazylii. Goście uczestniczyli w prowadzonych przez Pawła Dziubę zajęciach koła matematycznego, a następnie, już bez udziału dziennikarzy, spotkali się z nauczycielami szkoły. W Koneckiej Bibliotece otwarta została wystawa fotografii uczniów i absolwentów Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli w kadrze uchwycone. Wystawa jest podsumowaniem 10-letniej pracy Szkolnego Klubu Fotograficznego Kadr, który został utworzony z inicjatywy nauczycieli Justyny Soi-Sadowskiej, Roberta Bodziocha i Pawła Grota. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor biblioteki Dariusz Kowalczyk, a o jej zawartości mówiła Justyna Soja-Sadowska. Burmistrz Krzysztof Obratański podziękował pani Justynie za współudział w powstaniu klubu. Na wystawie zgromadzonych jest ponad 100 fotografii młodych twórców, wśród których przeważa przyroda, rośliny, ptaki i zwierzęta, ale nie brak jest także fotografii młodych ludzi. Wystawę można oglądać w dniach i godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy. W miniony piątek w klubie osiedlowym KSM-ek odbył się wernisaż kolejnej wystawy. Tym razem było to malarstwo, a wystawa nosi tytuł Trzy razy kolor. Prezentują na niej swoje prace trzej artyści. Waldemar Żuchnicki, który mówi: co maluję? Świat, który mnie otacza. Taki, jaki widzę oczami duszy. Michał Poręba, który tak mówi o sobie: wolności oddać nie umiem. Inspiracją moją jest głównie natura z jej aspektami makro i mikrokosmosu. Oraz Waldemar Kozub, który tak sam siebie określa: podstawowym i niezmiennym od samego początku motywem mojej twórczej działalności jest natura jako źródło kreacji rysunkowych, graficznych i malarskich. Na wystawie zgromadzonych jest ponad 20 obrazów wykonanych przy użyciu różnych technik i materiałów. Prace można oglądać w dniach i godzinach otwarcia klubu. W imieniu organizatorów i autorów serdecznie zapraszamy.